Nie da się w tym Poznaniu kupić w ogóle parkometr. Dawaj, biegniemy. Spalamy kalorie. Jak tu kupić parkometr? Na Skycashu się nie da. W parkometrze zapłacić się nie da. Jedziemy w Poznań sportowo. No i tym oto sposobem znaleźliśmy się w mieście Poznań. Co będziemy tutaj jeść? Na pewno pójdziemy do Gigabuły. Jest to dosyć kontrowersyjny ostatnio temat, bo słyszałem, że Magda Gessler tam była i chyba niezbyt pochlebnie oceniła te burgery od Isamu. Otwieraj. No chodźcie, chodźcie, pokażę wam. Pamiętacie nocleg za 200, chyba 4 zł? Czy za okrągłe 200? Chyba za 200. Ten kosztował 20 zł mniej i zobaczcie jak to wygląda. Chodźcie. Aneks kuchenny, blat, porządny, gruby, nie jakiś laminat, prawdziwe drewno. Tutaj dodatki, marmur, oczywiście granit, wiadomo. Dobra, nie będę gadał głupot, ale po prostu tu jest dużo ładniej, nie? Ciekaw jestem jak to Wi-Fi, czy tam było takie mega szybkie w Koninie, czy tu też będzie szybkie. A tobie jak się podoba? Całkiem elegancko. Bo ja wybieram to. Ja to przy oknie będę sobie patrzył w gwiazdy. Dobrze, to musisz w tę stronę patrzeć, jak chcesz w gwiazdy patrzeć. Bardzo przyjemny lokum za 180 zł. W Poznaniu. Nie będziemy tego jakoś szczególnie oceniać, jest po prostu ładnie, schludnie i przyjemnie. Ja muszę chwilę poleżeć chyba, bo zaraz znowu idziemy jeść. Będąc w Poznaniu, nie moglibyśmy nie stestować Gigabuły, czyli burgera, słynnego burgera od Isamu. Ostatnio była jakaś taka głośniejsza akcja z tą Gigabułą, bo Magda Gessler została zaproszona i chyba nawet go nie spróbowała, tego burgera. A już powiedziała, że jest obrzydliwy. Jakoś tak to było z tego, co czytałem. To, co myśli Magda Gessler, to jakby nie będziemy się tym dzisiaj zajmować. Dzisiaj zajmiemy się tym, co my myślimy o tym burgerze. Jesteśmy w galerii Poznania, tak? Poznania? Poznania. Poznania? Chcieliśmy iść do trochę mniej zatłoczonego miejsca i znalazłem, że jest jakiś food truck Gigabuły na Podolanach. Pojechaliśmy tam, ponieważ widziałem na Google'ach, że jest to niby czynne. Okazało się, że tego w ogóle tam nie ma. Chyba, że nie znaleźliśmy, ale wątpię, bo zrobiliśmy parę kółek, no po prostu nie było tam żadnego food trucka. Więc prosiłbym o zrobienie coś z tym, ponieważ pojechaliśmy na marne. Gigabuła ma ogólnie słabe opinie, bardzo słabe opinie, patrząc na Google. Ta w Podolanach, której nie zastaliśmy, ma średnią 2,8 gwiazdki, a ta, do której idziemy tutaj, ma 3,6 gwiazdki, więc to nie jest jakaś rewelacja. Najlepiej będzie, jak po prostu pójdziemy i to sprawdzimy. Chodźcie. No bo lecimy sami, wariatu. Czego? Prosiłbym o niehamowanie przed ciążulkiem. Tak se patrzę, jaki piękny jesteś. Ogólnie menu jest takie, wiecie, młodzieżowe, bo burgery nazywają się w dosyć specyficzny sposób. Jest na przykład Giga Śmierdziel, Giga Maciora, Giga Luj. Więcej nie pamiętam. Tak. Nie możemy tego w ogóle znaleźć w galerii. Pierwszy raz w życiu muszę skorzystać z tablicy informacyjnej, szczerze mówiąc. I mamy tutaj wszystkie restauracje i Gigabuły tutaj nie widzę. Nadzieja, proszę państwa. Strasznie głośno tu jest. Mega głośno. Wielkie dzięki za pierwszy występ. Koleżanka otworzyła do ciebie nasze śpiewanie, moi drodzy. Ta, to możecie tutaj przychodzić i zamawiać sobie piosenki, jakie tylko chcecie. Giga Śmierdziel i Giga Maciora spotkamy. Niestety nie uda nam się usiąść i zjeść w środku. Znaczy udałoby się, ale nie jak chcemy nagrywać, bo jest jakiś występ na żywo. Dźwięk w takim wypadku na pewno by ucierpiał. Zapłaciłem 95 zł, wziąłem dwa burgery i dwa razy frytki. Później sobie omówimy konkretnie ceny, na razie czekamy na burgery. Czas oczekiwania to jest 20 minut. Nikt nas nie pytał o poziom wysmażenia mięsa, więc podejrzewam, że po prostu domyślnie robią na średnio. Wiem, Giga Śmierdziela oczywiście, to jest taki największy chyba burger, bo on ma, to jest taka trochę kopia Drwala, on ma tam jakiś ser panierowany, z tego co pamiętam. No i Giga Maciore. Giga Maciora to jest taki raczej klasyczny burger, tam jest bekon, ser, jest jeszcze jakiś burger z plackiem ziemniaczanym, ale nie braliśmy. Sterydy? Ja bardzo chętnie. Możemy zrobić wielki test sterydów anabolicznych. Ja, jeśli chodzi o food hole, to ja strasznie nie lubię. Jakoś uważam zawsze, że to jedzenie jest takie słabszej jakości w takich miejscach. I taka mieszanka jest. Ludzie przychodzą, wszyscy siedzą z różnym jedzeniem. Jakoś tak nie ma to klimatu. Fajnie iść do jednej restauracji i całe te ogółem. Ja się nie boję się. Ogółem Ben, tego typu Ben. To ci z TikToka. Ja nie jestem na TikToku. Nie mówcie mi tak. Jesteś. Jesteś chyba, czy usunąłeś? Nie no, jeden film jest, no. Obiecałeś mi tam miliony. Lipa wyszła. Trzymaj się na razie.
Wow, dobra, mamy te burgery już. Jemy je w samochodzie, bo tam są straszne tłumy, a w samym food hallu w ogóle był występ na żywo, więc dziwne, zresztą wam to mówiłem. Ja zamówiłem sobie giga maciorę. Co w niej jest? Kurczę, nie pamiętam dokładnie. Ma być bekon, ma być ser, no i ma być wiadomo, kotlet. Widzę tutaj, że są pomidory, są ogórki. Duże to jest, duże są plastry pomidora, są duże plastry ogórka. Ogólnie cały burger wydaje się być duży, jest duży. Jemy w samochodzie, jest to trochę ryzykowne. Dobra, ja go testuję, bo on mi zaraz wyleci, wiesz? Ale zanim wgryzę się w giga maciorę, chciałem wam tylko przypomnieć, że wypuściłem bluzę, którą można zamawiać już tylko przez 3 dni, więc słuchajcie, no kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę. Ona później znika i jej nie ma, tak? Więc jakby, no, wiesz, teraz albo nigdy. Link w opisie. Jeśli chodzi o mięso, no to jakieś mocno różowe nie jest. Muszę się wytrzeć, chyba, bo jestem pewnie cały w tym, nie? Nie, tylko troszkę. Zajebiście, ostatni listek. Wgryzłem się w niego, powiem wam tak. Mięso jest bardzo dobre. Nie jest to na pewno najlepszy burger, jakiego jadłem. Jakbym miał go porównać do innej burgerowni, porównałbym go do poziomu Pasibusa, tylko że tego Pasibusa 5 czy 6 lat temu. Naprawdę dobry burger, składniki są świeże, jest tego wszystkiego dużo. No najmniej chyba jest mięsa, bo ten kotlet jest taki cienki dosyć. I w sumie, czy on jest na średnio wysmażony? No nie jest mocno wysmażony, średnio to też nie jest, chwilę za długo chyba leżał. Ale ja w ogóle lubię mięso bardziej wysmażone. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo patrząc na opinię, no myślałem, że to będzie giga lipa, a nie giga buła. A jest fajnie, myślę, że bym go zjadł jeszcze raz. Zaraz sobie jeszcze pogadamy o cenach. Co go zlepsza? Niestety chusteczek nie ma. Tak, proszę was, jeśli macie, jakiś wpływ na to, dawajcie ludziom chusteczki do tych toreb. Ja zawsze zapominam wziąć, a później żałuję i później się okazuje, że nie ma. Pewnie leżały gdzieś tam na blacie, nie wiem, nie zauważyłem nawet. Co do frytek? Frytki są ok, są to totalnie zwykłe frytki. Smakują trochę tak jak te z Maka, tylko że są grubsze. Ale w smaku wydaje mi się, że są bardzo podobne. Spoko, naprawdę jestem miło zaskoczony. Kurde, jest całkiem nieźle, no. Jest całkiem nieźle. YouTubery się wzięły za... Słyszałeś to? Chyba kawałek kotleta mi upadł, zabijesz mnie, nie? YouTubery się wzięły za gotowanie. Całkiem im to wyszło, powiem wam, no. Zapłaciłem 100 zł w sumie za dwa burgery, ja nie wiem, to mi się wydaje, że to dużo jest, czy nie? Nie, już na burgery z frytkami to chyba nie. To nie dużo już jest w tych czasach? Mhm. Ja się zatrzymałem pewnie, wiesz, tam 2016. Jedz. Szkoda, że nie zdążyłem zjeść tych burgerów Blowka. Bo się zamknęły chyba, nie? Z tego co słyszałem. Tak. No bo to była wirtualna restauracja, nie? Że jakby nie było punktu, tylko mogliście je zamówić, a jakieś tam inne restauracje przygotowywały to jedzenie. No tam podobno miał jakiś problem z tym, z utrzymaniem jakby tego wszystkiego, nie miał wpływu na te restauracje, podobno jakaś lipa tam była. Pewnie ten twój giga śmierdzi już dobry będzie z tym serem. Ty lipa jest. Co jest? Zapomniałem nagrywania włączyć. Nie p***l. No. Nie p***l. No teraz. Od frytek? Tak. To dawaj. It's a prank, bro. A, dobre to jedzenie jest. O, a co to? nie tym razem. Jakbym mógł jedną taką sugestię tylko mieć. Oczywiście, żebym mógł, po to nagrywamy. Wiem, że to pewnie zepsuje wam cały foodcost, czy coś tam, to jak się to tam nazywa. Ale jakby kotlet miał 20 gramów więcej, to by tak fajnie był na całą bułkę, nie? Nie byłoby tak, że buła zostaje, a kotleta nie ma. Może warto o tym pomyśleć. Nie? Czy nie? Jak myślisz? Jeszcze nie wiem, bo nie spróbowałem swojego. A nie musisz próbować, powiedziałem, że jest dobry. Zjemy sobie go, wiesz, jak będę głodny. Muszę tam i z mamą. Co za ciebie, synku? No, giga śmierdzi. Tam jeszcze był jakiś ten, giga brudas. No, zbytnio nie mam do czego się przyczepić tutaj. Nawet jakbym chciał. No, ten kotlet mógłby być trochę taki, wiecie. Wiecie, o co chodzi. Żeby na całą bułę był. No i jeden najważniejszy minus dla mnie, że to jest w galerii handlowej, nie? Że zanim tam dojdziesz, to musisz, no wiesz, co chodzi. Musisz wejść do galerii, zderzyć się z tym tłumem i tak dalej. I przez to pewnie jak będę w Poznaniu ponownie i będę chciał to zjeść, to pewnie tego nie zjem, bo nie będzie mi się chciało do galerii iść. Wiesz, o co chodzi? Mhm. A jak był jakiś taki mały, fajny lokalik klimatyczny czy coś, to bym sobie zajechał, tak? No, tam. Rozumiem? Mhm. No. Let's go! A więc przed nami giga śmierdziel. Giga nie śmierdzi. Pachnie ogórkiem bardziej, główny tutaj aromat wyczuwalny. Przejdźmy do testu. Jest jakiś kotlet serowy? Tak, tu jest kotlet serowy, no. Jasne. Znaczy nie, tu tam było napisane, że jest jakiś śmierdzący ser, a nie, że kotlet, ale jest chyba, widać. W panierce, no. Dawaj na czas go zjedz. Challenge dobry, ale nie w samochodzie. O nie. Ubrudziłeś się? Mhm. Mega dobry burger. Smaczny, aczkolwiek jeden z lepszych burgerów, który jadłem, to w Trójmieście. Nie powiem oczywiście gdzie. Kiedyś wam powiem. 50 tysięcy follow na Instagramie, powiem wam, gdzie jest najpyszniejszy burger w Trójmieście i to jest naprawdę
Nie, no te followy już są cringe'owe. No wiem, no. Sami do ciebie przyjdą, nazbierasz tych followków. Poczekaj na nich po prostu, sława sama przyjdzie, wiesz. Ja cierpliwie po prostu czekam. Frytki mega słone, po ustach się, w usta się wżera. Coś mi nie pasuje w tym ogórku. Jest taki, w takiej marynacie, jakby z goździkami, taki... Ten ogórek ma posmak takiego grzańca, takiego świątecznej herbaty takiej zimowej. No i spróbuj sobie. Spróbuję, teraz widzowie ogórka. No. Czuję grzańca trochę. Bez kwitu. Nie prankowałeś, tak jest. Taki jakiś jest... No on jest jakiś taki ukiszony pewnie w czymś innym. Ukiszony? Właśnie nie wiem, jak, co to. Nie no, kiszony jest na pewno. W moim tak nie było. No bo ty masz giga śmierdziela tam, wiesz. Wszystko musi śmierdzieć. To się musi tuszyć tam. Mega apetyczne jedzenie w furze. Gabrysia, weź to skipnij. Nie oglądaj tego. Wstyd będzie potem na mieście. Nikt nam tego nie dał, nikt nam tego nie zabierze. To tu nie jest jakiś cynamon na tym serze? Może nam na słodko zrobili te burgery, jak menadżer podszedł i powiedział tam. Jestem ciekaw, jakie macie tutaj dobre burgery i jakby go zestawić z innymi burgerami, to jakby to wypadło. Krótkie trzy pytania. Jest dobry? Jest dobry. Czy jest wart swojej ceny? Czyli z 5 dyszek z frytkami. 40 tam jakieś 2 złote. Jest wart. Czy zjadłbyś go ponownie? Tak, ale chyba innej pozycji bym spróbował. Po prostu chciałbym tego menu spróbować. Okej. No dobra. Przepraszam cię, widzu, że mam taką gębę uwaloną. No ale jak to zjeść jeszcze w samochodzie ciasno? Widzicie, jakie tu są warunki. Mimo tego, że nie za bardzo przepadam za sosem barbecue, a tu chyba taki jest, to jest smaczny ten burger. Podsumowując, Gigaboa zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Spodziewałem się jednak, że te opinie wynikają z czegoś, a się okazuje, że naprawdę było smacznie. Z pewnością był dobry, był smaczny i powiem wam, że najadłem się jak świnia tym. Tych frytek też sporo dali, nie? Tych frytek jest dużo. Czy coś zatwierdza? To się musi cały czas tuszyć tam. No, także słuchajcie. Ja Gigaboę oceniam pozytywnie. No. A co tam Magda Gessler gadała? No nic, słuchajcie, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam na nasze Instagramy, które wyświetlane są teraz na ekranie albo w opisie, nie wiem. Widzimy się w następnym filmie, widzowie. Tuszyć się tam? Czy nie masz siły jeść? Ale jak dopiero następny posiłek zjemy za 3, 11... Za 2 godziny. A będziemy coś jeść za 2 godziny? Nie, już dzisiaj nic nie jemy. Już. No to właśnie mówię, no to jutro po 11. No to 14 godzin, to trzeba zapchać się teraz ziemniakiem. Ale wiesz, że jakbyś zostawił, to by się nic nie stało. Stało. Stałoby się? Szybciej. A tam jeszcze coś zostało. Szyneczka jakaś chyba. Cebula. Cebula? Cebuli to nie jest, bo cebula to szkodzi. Nie wytrzymamy wtedy we dwójkę. Damy radę. Giga śmierdzi!